Witam Was w kolejnym filmie, w którym to zajmiemy się jednym z czterech funkcji czasownika werden, mianowicie zdania z ich würde plus bezokolicznik, czyli conditional eins. Zapraszam. Jak widzicie, ten film jest trochę dłuższy niż przeciętny film na YouTubie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co w którym momencie filmu, co omawiam, to w opisie filmu i w pierwszym komentarzu do tego filmu, komentarz utworzony przeze mnie, macie tak zwany minutnik, jak ja to nazywam, czyli macie popisane spis treści vloga, co w danej minucie mówię. Wystarczy kliknąć tę wartość minutową, sekundową i automatycznie przechodzicie do tej części filmu, w którym to omawiam. Także pamiętajcie, żeby, jeżeli chcecie z tego skorzystać, jak nie, to zapraszam do obejrzenia całego filmu. Zanim przejdziemy do tematu, chciałbym krótko jakby wyjaśnić czasownik werden. Słuchajcie, czasownik werden jest trudny. Czasownik werden wywołuje pytania, jakieś niejasności. Dlaczego? Powód jest prosty. On ma jedno swoje znaczenie pierwotne jako czasownik i trzy kolejne funkcje w gramatykach, w różnych zagadnieniach gramatycznych. Czyli summa summarum pojawia się w czterech konstrukcjach gramatycznych, w trzech i plus czwarte jako jego znaczenie pierwotne. I prawdopodobnie widzicie ten czasownik w różnych konfiguracjach i się zastanawiacie, jak to jest możliwe, że raz jest jako element czasu przyszłego, na przykład my będziemy tam mieszkać, wir werden da wohnen. Raz widzicie go w kontekście na przykład jego pierwotnego znaczenia, na przykład zupa zrobiła się zimna, die Suppe wurde kalt, die Suppe wurde kalt. Innym razem widzicie go jako przypuszczenie, na przykład my byśmy tego nie kupili, wir würden das nicht kaufen, i to jest temat dzisiejszego odcinka. I czwarte znaczenie, bardzo szeroki temat, strona bierna, nie? Strona bierna, czyli na przykład most został zbudowany, die Brücke wurde gebaut, nie? Wurde gebaut. Albo coś jest robione, ściany są malowane, die Wände werden angestrichen. Zaprezentowałem Wam cztery różne funkcje, po jednym czy tam po dwa zdania. I to powoduje, że całość ta wiedzy o czasowniku werden jest trudna, ale mam dobrą wiadomość. W mojej aplikacji, znaczy to nie jest moja aplikacja, ale w mojej klasie, w aplikacji Quizlet, przygotowałem lekcję ze wszystkimi tymi znaczeniami czasownika werden, z kilkudziesięcioma przykładami zdaniowymi. Coś, co pozwoli Wam ten temat okiełznać, ogarnąć. Tam są odmiany czasownika werden w czasie teraźniejszym i przeszłym. I tam są przykłady właśnie w poszczególnych znaczeniach, czy jako conditional eins, czyli przypuszczenie, temat dzisiejszy, czy jako czas przyszły futur eins, czy jako znaczenie pierwotne czasownika werden, czyli coś się stało, coś się zrobiło, albo coś się dzieje z czymś, czy też pasyw, bardzo szeroki temat. Wszystkie mam w klasie werden. Mam taką klasę w Quizlecie, klasa werden. Jeżeli chcecie brać udział w tych lekcjach, robić je sobie, to bardzo dobra wiadomość. Od dzisiaj, od publikacji, przez kolejne 3 dni, te lekcje są dostępne za darmo. Natomiast, gdybyście chcieli mieć te lekcje na stałe, opłata miesięczna to jest 20 zł, poprzez system Patronite, czyli płacąc 20 zł miesięcznie, macie dostęp do tych lekcji z werden i nie tylko, ja mam mnóstwo innych lekcji, jeszcze mam lekcje o rzeczownikach, 400 najważniejszych rzeczowników, mam temat 100 czasowników najważniejszych w języku niemieckim, mam temat przymiotniki, też 90 przymiotników i mnóstwo, kilkadziesiąt jeszcze innych lekcji w tym Quizlecie. Także to nie jest tylko pakiet werden, ale też pozostałe za 20 zł. Myślę, że to jest okej, cena niezła. A pozwoli Wam ten temat okiełznać, ogarnąć i tak dalej, nie? Natomiast dzisiaj chciałbym zająć się czasownikiem
werden w kontekście przypuszczenia Kondition 1, czyli Würde. Jak on działa, do czego służy, jak się odmienia i tak dalej. Powolutku, zaczynamy, przechodzimy do meritum. I w tym miejscu, słuchajcie, za chwilę będzie reklama. Te reklamy się pojawiają w moich filmach co jakiś czas. Zachęcam Was, żebyście obejrzeli tą reklamę do końca. W tym czasie sobie zróbcie przerwę na kawkę, na herbatę, na przyniesienie ciastka, na lanie sobie mleka z lodówki, na zrobienie sobie parówki, na inne czynności. Niech ta reklama sobie dojdzie do końca. Natomiast gdybyście nie mieli ochoty oglądać reklamy, oczywiście możecie po tych 5 sekundach ją pominąć i przejść do lekcji. Uwaga, przerwa na reklamę. Skąd się wzięło Würde? Słuchajcie, ich Würde, skąd się to wzięło? Odmiana czasownika werden wygląda tak. Ja w czasie teraźniejszym, i teraz nie wiem, jak to przetłumaczyć, bo mówię, jest kilka opcji, nie? Załóżmy, że biorę tym pierwotne znaczenie czasownika. Ja się staję, ja się robię. Ich werde, nie? Du wirst, es ist wird i tak dalej. Interesuje nas czas przeszły. Czas przeszły prosty od czasownika werden to jest wurde. Ich wurde. Czyli ja stałem się, ja zrobiłem się w tym pierwotnym znaczeniu, w tym jednym, nie? I w tym miejscu, gdzie jesteśmy, dodaje się kropki, powstaje umlaut i powstaje nam ich würde. I to jest to, co nas interesuje. To jest posiłkowy, czyli jak to angliści też mówią, operator tego czasownika, który będzie nam potrzebny do tej funkcji. Także tak wygląda. Jak wygląda odmiana tego czasownika? Ich würde. Uwaga. Ich würde, er würde, sie würde. Co jest ważne, pierwsza osoba, trzecia są identyczne formy czasownika. Nie? W ogóle się to nie różni. Na ile znacie niemiecki, pewnie kojarzycie, że w czasie teraźniejszym trzecia osoba zawsze ma końcówkę ty. Nie? Typu weźmy sobie coś regularnego. Ich bringe, ja przynoszę. Du bringst, ty przynosisz. Er, sie, es bringt. Ona, on, ono przynosi. W czasie przeszłym, prostym, przestaje ta zasada działać i nagle okazuje się, że następuje rodzaj ujednolicenia, czyli zaimek ich i er, sie, es mają tą samą końcówkę. Ich würde, er, sie, es würde. Du würdest, musi być końcówka syd przy du. Jak znacie, przy większości czasowników tak to się dzieje. Przy większości, mój Boże, przy wszystkich czasownikach tak się dzieje. Du würdest. Natomiast w liczbie mnogiej to jest wir würden, sie würden, ihr würdet. Ok? Odmiana czasownika. To mamy. Jak to działa? Słuchajcie. To działa tak, jak w polskim mamy słowo ja bym. Ja bym to zrobił. Ja bym tam pojechał. Ja bym to kupił. I to bym to jest würde. Czyli ja bym to kupił brzmi po niemiecku ich würde das kaufen. Czyli samo ja to kupuję to jest ich kaufe das. To jest proste zdanie, czas teraźniejszy, odmiana czasownika, wiecie, przedszkole, języku niemieckim. Ich kaufe das. Ale ja to kupuję. No, kupuję może bardziej. Natomiast ja bym to kupił, czyli wyrażamy ochotę, wyrażamy życzenie. Ich würde das kaufen. Co się dzieje? Odmieniacie würde i kaufen w bezokoliczniku stoi na końcu. My to kupujemy. Wir kaufen das. Wir kaufen das. My to kupujemy. Ale gdybyśmy chcieli wyrazić życzenie, my byśmy to kupili. Kupilibyśmy to. W języku polskim możemy to na dwoje sposoby tłumaczyć. No to robimy to zdanie w ten sposób. Wir würden das kaufen. Wir würden das kaufen. Oni tam jadą. Sie fahren dahin. Sie fahren dahin. Oni by tam pojechali. Sie würden dahin fahren. Sie würden dahin fahren. To będzie stop.
ja bym to chętnie zobaczyła. Czyli zróbmy sobie zdanie, ja to widzę. Ich sehe das. Nie? Ich sehe das. I teraz, żeby stworzyć przypuszczenie, ja bym chętnie to zobaczyła, robimy würde i dorzućmy jeszcze słowo gern, bardzo popularne w tej konstrukcji gramatycznej. Czyli ja bym chętnie to zobaczyła, mówi jakaś dziewczyna, ich würde gerne das sehen. Ich würde gerne das sehen. On by tam został do soboty. Zanim to stworzymy, stworzymy zdanie, on tam zostaje do soboty. Er bleibt da bis sobota, bis Samstag. Er bleibt da bis Samstag. A on zostałby do soboty, czyli wyrażamy życzenie, prośbę. Er würde da bis Samstag bleiben. Er würde da bis Samstag bleiben. Ja zostawiam u ciebie moją torbę. Ich lasse bei dir meine Tasche. Ich lasse bei dir meine Tasche. Bo idę gdzieś, a ty jesteś w pobliżu, twój sklep jest w pobliżu, może to być biuro, nie chcę z tą torbą wszędzie chodzić. Natomiast gdybyśmy to wyrażali tak grzeczniej troszeczkę, ja chętnie bym zostawiła u ciebie moją torbę. Ich würde gerne bei dir meine Tasche lassen. Ich würde gerne bei dir meine Tasche lassen. Czy ty przyjdziesz do mnie? Kommst du zu mir? Oczywiście tutaj nie ma żadnego przypuszczenia, ale możemy go włożyć, tworząc, czy ty byś do mnie przyszedł? Czyli wchodzimy w taką opcję, że rozważamy tą opcję, jednocześnie jest to propozycja dla tej osoby. Czy ty byś do mnie przyszedł? Würdest du zu mir kommen? Würdest du zu mir kommen? Kommen na końcu, nie? Pomogę ci. Ich helfe dir. Ich helfe dir. To jest taka, jednoznaczna deklaracja. Natomiast, gdy chcemy tej osobie tą pomoc zaproponować i nie chcemy być zbyt, nachalni, natarczywi, mówimy, wiesz co, ja bym ci pomógł. Tylko nie wiemy, jaka jest reakcja z tamtej strony, czy ta osoba jest gotowa na tą pomoc, czy chciałaby. Jesteśmy w tej propozycji delikatniejsi. Ja bym ci pomógł. Jak to zabrzmi po niemiecku? Ich würde dir helfen. Ich würde dir helfen. Albo ktoś pyta, czy ty byś mi pomógł? Würdest du mir helfen? Würdest du mir vielleicht helfen? To słowo vielleicht może tutaj paść jako dodatkowe słowo. Ktoś dla kogoś coś dobrego zrobił, ktoś komuś pomógł. Tylko, że tamta osoba nie kwapi się do tego, żeby tym osobom podziękować. I my, jako osoba trzecia, mediator, negocjator, mówimy, słuchaj, na twoim miejscu ja bym im podziękował. Na twoim miejscu podziękowałbym im. Czyli an deiner Stelle würde ich ihnen danken. Würde ich ihnen danken. Nie, że pomogę. To nie musi być werden, nie? Jako czas przyszły, że ja im podziękuję. Tylko, żebym to zrobił. Ja bym to zrobił. Ich würde das tun. Ich weiß nicht, was du machen würdest. Nie wiem, co ty byś zrobił. Aber ich würde das tun. Ale ja bym to zrobił. Albo rozważamy jakiś wariant, w którym mówimy, słuchaj, ja bym ci oddał 20 euro, a ty mi za to przywieziesz z Polski to i to, ok? Nie wiem. Czyli na przykład, ja bym ci oddał 20 euro. Ich würde dir 20 euro zurückgeben. Ich würde dir 20 euro zurückgeben. A ty byś przywiózł z Polski und du würdest aus Polen, nie wiem, coś tam, jedzenie, das Essen mitbringen, jakieś specjalne może, jakieś coś, czego w Niemczech nie ma. I zadanie dla was, w komentarzach napiszcie, jakie jedzenie jest w Polsce, którego nie ma w Niemczech. Okej, kończymy odcinek. Myślę, że würde jest prostą konstrukcją. To jest to, co my w Polsce mamy jako forma ja bym
ty byś to zrobiła, on by to zrobił, my byśmy tam pojechali, oni by to zamówili, nie? Na przykład, sie würden das bestellen. To jest to, co w języku angielskim mianowicie też odmienia się przez formę I would do this, nie? Ich würde das tun, dla anglistów. Także jest to konstrukcja może z pozoru trudna, ale jak się wchodzi w te zdania, myślę, że jest łatwiej. W opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu macie linki do lekcji z klasy Werden, które zrobiłem w aplikacji Quizlet. Przez 3 dni jest dostęp darmowy do tych lekcji. Natomiast gdybyście, i potem się przestaną być darmowe, natomiast gdybyście chcieli mnie wspierać i mieć dostęp przede wszystkim do tych materiałów przez cały miesiąc, to opłata jest 20 zł poprzez moje konto na Patronite lub poprzez wpłat na konto bankowe. No, chcę, żeby te tematy były dla was jaśniejsze, nie? Że wiele osób gdzieś tam w mojej takiej działalności nauczycielskiej jest mnóstwo tematów, które się powtarzają. Mnóstwo. Jednym z nich jest czasownik werden, nie? Ktoś ten temat zna słabo albo w ogóle nie zna, ma w głowie taki rodzaj takiego chaosu, wiecie, że Boże, to jest trudne, skomplikowane. Mam taką, szumnie nazwać misją, ale chcę, żeby te tematy były łatwiejsze, żeby były zrozumiałe, nie? Dlatego kręcę te filmy, dlatego też robię te lekcje na Quizlecie, żeby to wszystko było jakoś wyprostowane i żebyście mogli z tego korzystać, nie? Dobrze, z mojej strony wszystko, bardzo wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć, hej!